zależy, być albo nie być, żyć albo nie żyć, wierzyć lub nie wierzyć. Dziś na kredyt pół biedny, świat do nas należy. Musimy jednak jeszcze długą drogę przebyć, żeby się ułożyło, na tobie mi zależy. Miłość, przyjaźń, dobre słowo. Mi zależy na tym, aby wyrósł z tego owoc, żeby ruszyć głową, żeby się ogarnąć, żeby nie czynić tego wszystkiego na darmo. Stąpać po ziemi twardo, to jest moją dobrą karmą, moją dobrą stroną. Życie high color, stereo, a nie mono. To mi zależy, to mój monolog, to moje słowo. Dochodzi do głosu głos rozsądku, od początku do końca. Zmiany sytuacji geopolitycznej, lecz ta rozwijała się szybko. Bili się więc nadal, ale już nie o to, by wyzwolić kraj, ocalić choćby swoich najbliższych, lub samemu przetrwać. Cześć i chwała bohaterom, z wyrazami szacunku i sympatii Andrzej Duda. Często nie pamiętam, co wczoraj było, co ja bym parę godzin temu, pamięć się ruchuje, ale te odległe, mocne przeżycia są tak zarejestrowane, że mogę opisać, jaka pogoda była, nawet kolor przypuszczania opisać, bo tam w dowolnej sobie pracy gdzieś te rano w mózgu zanotowane. Otóż opowiem wam dnia jako ten prezes tego związku skazanego na karę śmierci. Możecie tutaj ktoś, kto może głośno przeczytać. Zawsze mam to przy sobie, bo mam tu taki rygraf, który noszę od 1943 roku przez wszystkie przeżycia w Matko Bosko Ostrogramską i moja pierwsza sympatia dała mnie na moje urodziny w 1943 roku. Maryjka po drugiej stronie jest wygrawerowana. To można opisać małą książkę o tym samym rygrafie, który mam. Przez od 1943 roku, który przyniosłem i tu mam zawsze przy sobie. Przez najstraszniejsze moje przeżycia. Jak zlikwidowanie dwóch esepowców, którzy getto likwidowali. To czytaliście może niektórzy książkę, gdy raz były w domu. Reportaż tamtych lat, Armia Państwa Podziemnego, AK. Tam Witalij Skorupka jest zdjęciem swoim, jak kiedy był młody, taki jak wy. I ci gestapowcy, zdjęcie tych gestapowców, których zabijam. I tych dwóch gestapowców, ich życie uratowało moje w 1945 roku. Bo Żyd, który wyjechał do Izraela, prokurator pisał do Bieruta w listopadzie 1945 roku, że ja zasługuję na łaskę. I ułaskawił mnie na 10 lat, a 8 lat odsiedziałem. To życie tych dwóch gestapowców uratowało moje życie. Taki zbieg był. I tak to się układało. A tutaj mamy legitymację i może któryś z was głośno przeczyta, bo ja musiał, że się nie wziąłem okularów. Tu jest wiersz Kamila Baczyńskiego, bohaterskiego żołnierza, Kedywu i Szarych Szeregów, pięknego poety, który przed samą śmiercią napisał taki wiersz. Jakie szczęście, że nie można tego dożyć, kiedy pomnik ci wystawił bohaterze, a morderca na grobku kwiaty złoży. Krzysztof Kamil Baczyński.